Dzień dobry Państwu. Chciałbym dziś Państwu zaprezentować nową antenę o nowej konstrukcji, która będzie wkrótce miała duże zastosowanie na naszym tutaj polskim rynku. Jest to antena typu combo, antena, która odbiera programy z dwóch pasm. Z pasma VHF, czyli z kanałów od 5 do 12, oraz z pasma UHF, czyli od kanału 21 do 60. To, co powyżej, jest wycięte, czyli antena jest, jak to się mówi, LTE free, wolna od zakłóceń spowodowanych przez nadajniki LTE. Antena jest włoskiej produkcji. Jest to antena włoskiej firmy MSE, która ma tak skonstruowany układ dipoli, że mamy po prostu jedno wyjście z tej anteny, jest po prostu, jakby to powiedzieć, jeden taki skombinowany dipol. Zapewne jest w tym puszce jest zwrotnica, która pozwala nam wyprowadzić tylko jeden przewód z tej naszej anteny. Wracając do tego multiplexu 8, z początkiem sierpnia 2016 roku nadawca, firma Emitel, uruchomiła transmisję tych multiplexów, transmisję testową. Docelowe programy pojawią się na tym multiplexie do końca roku. Ile będzie kanałów? Będzie 7 bądź 8. 7 w sytuacji, kiedy pojawi się jeden kanał wysokiej rozdzielczości. 8, kiedy będą wszystkie kanały standardowej rozdzielczości. Temat liczby kanałów w sumie jest płynny, liczba się może zupełnie się zmienić. Ja za chwilkę Państwu zademonstruję, jak tą antenę poskładamy, jak ją się składa i jaka jest jakość tej anteny. A więc zademonstruję Państwu, jak tą antenę się składa. Ja nie ukrywam, że praktycznie ja ją pierwszy raz składam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Antena jest dostarczana w takim pudełku. I co my tu mamy? Mamy wszystkie elementy, które są potrzebne. Mamy ten taki specjalny dipol, który obsługuje te dwa pasma. Pasmo VHF, bo to jest dipol do VHF-u, oraz dipol do pasma UHF. Dlatego mamy jedno wyjście. Rozłożę sobie te elementy, wszystkie reflektory z anteny. Już część anteny mamy poskładaną. Rozkręcimy kolejne elementy. Może zacznę od przykręcenia dipola. W międzyczasie, jak będę składał, to poopowiadam. Antena jest produkcji włoskiej, produkowana przez firmę MSE. Jest to firma rodzinna, która ma tradycję już ponad 55 lat w konstruowaniu i produkcji anten. Antena została tak wyprodukowana, że po procesach produkcyjnych elementy anteny są czyste. Po to, aby instalator, który zakończy montaż anteny, nie zbrudził ścian w mieszkaniu bądź czegoś innego. Montuję teraz reflektory. Reflektor jest dokręcony. Reflektor na pas dla części UHF, czyli kanały 21-60. Jak Państwo wiedzą, antena pracuje w kanałach 21-60, czyli jest to antena, jak to się mówi, LTE free. Jedną część mamy zmontowaną. Drugą część.
do montażu anteny nie jest potrzebne żadne narzędzie, przynajmniej na razie. Sprawdzę, czy mam te reflektory dobrze zamontowane. Jedna połówka reflektora dla pasma VHF. Teraz zamontuję drugą połówkę. Można, jak to robię pierwszy raz, to może nie mierzmy czasu. Drugim razem to byłby lepszy czas zapewne. No i nasza antena jest gotowa. Minęło kilka minut, ja mam czyste dłonie, więc mogę przystępować do dalszej pracy. Mamy tę naszą antenę poskładaną i zamontowaną na maszcie antenowym. Chciałbym podkreślić, że do montażu anteny nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Wszystkie elementy, wszystkie śruby są wyposażone w śruby nakrętki motylkowe, również mocowanie do masztu. Nakrętki motylkowe oraz możliwość dokręcenia za pomocą klucza. No teraz pozostaje mi ustawić antenę na kierunek. Ja podłączyłem do tej anteny, podłączyłem nasz miernik. Ja sobie będę patrzył na miernik. Chodzi o to, aby uzyskać największy poziom sygnału. Ustawimy tam, gdzie trzeba. Ok, udało nam się uzyskać 73 dB. Dokręcamy tą antenę. Ja teraz miernikiem postaram się do kamery przejść. Czy da się tutaj coś zobaczyć akurat? 73 dB mikrowolty w odległości około 20 km od nadajnika w Katowicach Kosztowach. Podsumowując, mamy bardzo dobry produkt, wyprodukowany w Europie, gdzie producent dołożył starań, aby sposób wykonania anteny był na tyle estetyczny, że nie brudzi rąk, że możemy po prostu w czysty i estetyczny sposób poskładać oraz zamontować tą antenę. Dziękuję Państwu za uwagę.